Jaki jest koszt przygotowania do badania MPU? Jaki jest całkowity koszt odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów w Niemczech? Dzisiaj zajmiemy się tym tematem, ponieważ bardzo często nasi klienci o to pytają. Nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko. Jestem psychologiem transportu i od kilku lat wraz z zespołem psychologów Małolepsza Praxis przygotowujemy klientów, kierowców do badania medyczno-psychologicznego w Niemczech po to, aby jak najszybciej odzyskali utracone uprawnienia. Tutaj na samym początku chcę zaznaczyć, że koszty, o których dzisiaj będę mówić. Dotyczą aktualnego, aktualnych stawek, aktualnych cen. Czyli mamy 15 sierpień 2023 i postanowiłam taką aktualizację zrobić, ponieważ na naszym kanale już takie nagrania się pojawiły. Niemniej a wiadomo, ten cennik ulega zmianie. Także przygotowałam dla Państwa, dla naszych, dla osób, które się z nami kontaktują, taką broszurę. Ja pozwolę sobie ją udostępnić. O, właśnie, tak wygląda ta broszura. To jest taki, taka broszura na temat właśnie badania, na temat przygotowania do badania MPU, też na temat całego badania. I ja sobie tu powiększę siebie w tym okienku. O, może tak. To jest taki koszt właśnie tabela, gdzie przedstawiany przedstawię Państwu koszt odzyskania prawa jazdy i przygotowania do badania MPU. Jakby trzeba wziąć pod uwagę to, że. Koszt odzyskania uprawnień składa się z kilku, jakby tak, z kilku składników i tutaj jest to wymienione w pięciu podpunktach. To są orientacyjne koszty. Na dzień tu jest zaznaczone 1 marzec 2023, wtedy robiliśmy taki aktualny research, czyli aktualny że tak powiem dowiadywanie się o tych realnych kosztach, więc te ceny trzeba muszę zaznaczyć, że to są ceny około, tak orientacyjne, tak żeby państwo mniej więcej wiedzieli. I teraz tak, pierwszy punkt to jest koszt badania MPU. On jest uzależniony od powodu odebrania uprawnień, inna i jakby od ilości też tych wykroczeń, bo inna cena jest z, jeżeli Odebrane są uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu, około 700 euro. Eee, odebranie uprawnień za jazdę pod wpływem narkotyków to jest koszt około 800 euro, I a lub 900 nawet. Eee, I za punkty karne około 600 euro. I wiadomo, im tych zapytań z urzędu i tych wykroczeń jest więcej, tym ten koszt yy, też będzie wyższy. A drugi taki składnik tych kosztów yy, całkowitych to jest koszt tłumacza podczas badania MPU. To jest w granicach około 300 euro. On, to jest koszt na życzenie klienta, czyli nie jest to koszt obligatoryjny, jeżeli państwa znajomość języka. No nie jest wystarczająca, tak żeby dogadać się tutaj z psychologiem, żeby ta rozmowa mogła przebiec płynnie, no to zalecamy tutaj we wniosku zaznaczyć, że takiego tłumacza Państwo potrzebujecie i wtedy będzie on podczas badania towarzyszył. Całe badanie trwa 3-4 godziny, dlatego to jest ten całkowity koszt około 300 euro. Są różne instytucje, gdzie jakby koszt jest uzależniony od ilości godzin trwania badania, niemniej można powiedzieć, że jest to taki orientacyjny koszt. Koszt, punkt trzeci tych kosztów, to jest koszt złożenia wniosku w urzędzie o ponowne wydanie uprawnień. I to też ten koszt jest uzależniony też w zależności od landu, gdzie państwo mieszkają, gdzie są zameldowani albo gdzie ten wniosek będą składać. To jest koszt około 250 euro. Hmm, przynajmniej taki koszt jest tutaj w Berlinie. E, czwarty punkt to jest tak zwany Einsicht, czyli wgląd w akta z wydziału do spraw ruchu drogowego, czyli Fahrerlaubnisbehörde. Bardzo ważna, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, żeby ten wgląd w pełne akta mieć przed przygotowaniem do badania albo przed przystąpieniem w ogóle do badania MPU, po to, żeby zobaczyć, czego sprawa Państwa będzie dotyczyć, czego będzie dotyczyć to badanie, co w tych aktach się znajduje, można te akta, że tak powiem, pobrać w tym urzędzie. Są różne drogi, żeby pozyskać, można też skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Tutaj jest podany kontakt do kancelarii. No, ale oczywiście mogą Państwo też się z nami skontaktować i my szczegółowo Państwa pokierujemy w tym punkcie czwartym. Piąty punkt dotyczy jest to koszt wykazywania abstynencji. Dla osób, kto, gdzie sprawa dotyczy yy, niektóre sytuacje alkohol i wszystkie sytuacje, prawie wszystkie sytuacje związane z, z jazdą pod wpływem narkotyków. Yy, no i yy, gdy jest wymagana dokładnie. I kost, koszt też jest zróżnicowany, yy, bo to yy, tę abstynencję należy wykazywać w środku w Niemczech, tam, gdzie się do badania MPU przystępuje, z reguły to tam się odbywa i można abstynencję wykazać z próbek moczu lub analizy włosów na temat abstynencji też znajdą państwo materiały na moim kanale Małolepsza lepsza na kanale YouTube jest koszt za próbkę moczu to jest około 80 do 150 euro i analiza próbki włosa to jest około 130 do 180 euro no i też w zależności jak długa ta abstynencja no to mogą być potrzebne na przykład dwie próbki moczu, dwie próbki włosów, aby wykazać na przykład roczną abstynencję, więc wtedy ten koszt jest razy dwa. Tak samo z próbkami moczu. Są cztery próbki w ciągu sześciu miesięcy lub sześć próbek w ciągu roku. Tak, jeżeli chodzi o mocz, to takie są koszty. Następnie przejdziemy na stronę kolejną. Jaki jest koszt przygotowania do badania MPU w gabinecie mam lepsza praxis? To jest koszt tutaj tak uśredniając około 1920 euro? W przypadku my tu liczyliśmy takiej sprawy typowej, na przykład za alkohol lub narkotyki. Za punkty karne ten koszt jest trochę niższy. Tak, czyli jakby jeszcze podsumowując tą wcześniejszą część to ja tutaj tak podliczyłam, że średnio ten koszt odzyskania uprawnień to jest około 1650 euro plus koszt przygotowania około 1900 euro. Tak, czyli łącznie to jest około 3,500 euro. Tak, to trzeba liczyć. 3, 3 tysiąca euro. Chyba, że jeszcze dojdą koszty adwokata, no to wtedy też te ceny są wyższe. Um, no. A teraz co się składa na ten koszt um, 1920 euro, dokładnie tutaj tak wyliczyliśmy. Jest tak, pierwsza bezpłatna, 30-minutowa konsultacja telefoniczna. Um, no, i tutaj Państwo do nas dzwonią, i my udzielamy za darmo wielu informacji. Ustalamy sobie plan działania. Co państwo potrzebują, żeby te uprawnienia odzyskać? Następnie przechodzimy do 180 euro kosztuje konsultacja diagnostyczna z analizą akt sprawy. Bardzo ważna część. Wtedy przyglądamy się, co w tych aktach się znajduje. No i co trzeba, aby co Państwo potrzebują, czy, czy potrzebują Państwo abstynencji, czy nie, to wszystko sobie ustalamy na tej pierwszej konsultacji. Sesje indywidualne z psychologiem 100 euro za jedną sesję z reguły potrzebujemy 13 lub 15 godzin. 6 godziny szkolenie wideo na temat alkoholu, narkotyków, koszt 240 euro. Użycie i ocena procedur testowych 100 euro. Mamy również dla Państwa bezpłatny, 12-miesięczny program edukacyjno-terapeutyczny, wzmacniający proces zmiany. Na ten temat też nagrałam osobne wideo, więc można um, zobaczyć sobie, o co w tym programie chodzi, jakie są ważne treści w nim zawarte. Jak również bezpłatne zaświadczenie Państwo otrzymają, potwierdzające udział. Przygotowaniu do badania MPU do przedstawienia podczas badania. Bardzo ważny punkt. E, ja teraz zrobię stop w tym momencie, czyli uśredniając, można powiedzieć, że koszt przygotowania do badania i e, przystąpienia do badania, czyli jakby całkowity koszt odzyskania tych uprawnień wraz z przygotowaniem, to jest około 3-3,5 tysiąca euro. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pragnę też powiedzieć, że my mamy możliwość płatności w naszym gabinecie. Mogą Państwo dokonywać płatności ratalnej. Te raty są ustalane indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i możliwości. Możemy sobie te płatności podzielić na kilka rat. Te raty są rozłożone w czasie. Po to, aby mogli Państwo no, też realizować swoje inne potrzeby, tak, że nie jest wtedy ta kwota, yy, że, że ta płatność nie musi być w jednej racie, a może być rozłożona na kilka rad, ale dokładnie też Państwo dowiedzą się o tym, jak do nas zadzwonią. Yy, to, to, to też chciałam zaznaczyć yy, na sam koniec. Jeżeli mają Państwo pytania co do płatności, co do płatności ratalnej, zapraszam do kontaktu, dziękuję, no i życzę dobrego dnia.